Cześć, czołem z tej strony, Jerek82, witam was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, jest to gra Euro Truck Simulator 2 i jest to mój pierwszy taki, powiedzmy, testowy odcineczek. Moi drodzy, pierwsza rzecz. Jeżeli oczekujecie, że tu się będzie coś działo ciekawego, że będzie, nie wiem, jakaś akcja, będą mordować, zabijać, wyścigi jakieś się będą działy, nie wiem, będzie wielka jedna rozpierducha i tak dalej, to w tym momencie możecie już opuścić ten kanał, iść sobie poszukać kogoś innego, obejrzeć jakieś sobie inne filmy u kogoś innego, gdziekolwiek, bo niestety takich rzeczy tutaj nie będzie. Euro Truck Simulator 2 jest to grą symulacyjną, nudną do oglądania. No i cóż więcej mogę na to powiedzieć? No niestety tu się nic ciekawego dziać nie będzie. Więc tak jak mówię, w tym momencie już możesz sobie stąd, drogi widzu, wyjść, jeżeli oczekujesz czegoś nadzwyczajnego, bo nic takiego się tu nie wydarzy. Jeżeli wyszli ci, którzy mieli wyjść, ok, w porządku, fajnie. To teraz druga sprawa. Moi drodzy, tak jak mówię, jest to mój pierwszy testowy odcineczek, więc tutaj będzie trochę informacji odnośnie czego? Odnośnie wszystkiego. Pierwsze informacje właśnie widzicie już teraz. Ostatnimi czasy YouTube strasznie kuleje, dlatego moi drodzy, chciałbym wam przedstawić kilka informacji, bardzo ważnych informacji dla nowych subskrybentów, dla starych subskrybentów i dla wszystkich innych osób, które oglądają moje filmy. Moi drodzy, pokażę wam na przykładzie najpierw kanału Andrzeja Lampel. Dlaczego akurat na przykładzie Andrzeja? Nie wiem, tak po prostu pierwszy lepszy z brzegu sobie wziąłem. Jeżeli ktoś nie wie, Andrzej gra ze mną i jeszcze z kilkoma innymi osobami w GTA 5. Ale dobra, o co chodzi? Dla wszystkich nowych osób, jeżeli wejdziecie na mój kanał, jeżeli oglądacie po pierwsze mój pierwszy raz oglądacie mój film i nie wiecie jeszcze paru rzeczy, dlatego wam powiem, nie subskrybujecie mojego kanału na przykład, nie wiecie jak to zrobić, to tu będzie taki, powiedzmy, mały mini poradnik. Pierwsza rzecz, że jeżeli wejdziecie na moją główną stronę mojego kanału, jest przycisk subskrybuj, moi drodzy. To jest, przypominam, to jest dla wszystkich niesubskrybujących mój kanał i dla wszystkich nowych osób, które jeszcze o pewnych rzeczach nie wiedzą. Więc tu jest coś takiego jak przycisk subskrybuj, znajduje się pod moją, powiedzmy, pod moim, nie wiem jakby to powiedzieć, grafiką, nie wiem, logo i tak dalej. I w momencie, kiedy klikniemy subskrybuj, wyskakuje nam, że już subskrybujesz. Ale moi drodzy, fajnie. Zasubskrybowaliście, ok. Ślicznie wam dziękuję. I teraz odnośnie do osób, które już subskrybują od jakiegoś czasu bądź od bardzo dawna. Moi drodzy, to, że zasubskrybowaliście mój kanał, to wcale nie oznacza, że dostaniecie powiadomienie o najnowszych filmach. Wszyscy o tym dookoła mówią, każdy YouTuber mówi, żeby kliknąć w ten pieprzony dzwonek. O jaki dzwonek chodzi? Czasami się niektórzy zastanawiają, czy to faktycznie jest tak, jak niektórzy mówią. Na początku sceptycznie do tego podchodziłem, ale faktycznie przekonałem się sam na własnej skórze, że moi drodzy, YouTube strasznie, ale to strasznie kuleje. I mimo to, nawet że klikniemy w ten dzwonek, jeszcze dodatkowo nie dostajemy wszystkich informacji o nowych filmach na danym, powiedzmy, kanale, który obserwujecie, tak? Więc subskrypcja to jest żeby dostawać powiadomienia, a dzwoneczek to jest drugie, choć nie zawsze działa tak, jak to by należało. O co chodzi z dzwoneczkiem? Moi drodzy, dzwoneczek znajduje się tutaj, w tym oto miejscu obok przycisku subskrypcji. Jeżeli klikniemy na ten dzwoneczek, wyskoczy nam taka informacja, powiadomienia z kanału lamp.pl. I w momencie, jeżeli to klikniecie, trzeba jeszcze zaznaczyć, chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. I dopiero w momencie, kiedy to klikniecie, zapisujecie, to zaczniecie, czy zaczniecie, może nie będę wam obiecywał, że zaczniecie dostawać 100% powiadomienia, bo to nie zawsze tak jest, mimo to, że ja subskrybuję kilka kanałów, mam zaznaczone wszystkie powiadomienia, ale nie o wszystkich nowościach, które się ukazają na danym kanale,
nie dostaje powiadomień. Więc to też nie jest takie stuprocentowe gwarancja, że dostaniecie wszystkie powiadomienia na temat powiedzmy danych produkcji z danego kanału. Ale przypominam, kliknijcie ten dzwoneczek, powiadomienia i trzeba zaznaczyć tutaj ptaszkiem. To daje jakieś powiedzmy, nie wiem, 70% tego, że dostaniecie jakieś tam powiadomienia. To jest jedna rzecz, moi drodzy. Jak już to macie wszystko zrobione, fajnie, ok. Druga rzecz, moi drodzy, druga rzecz, powiem jeszcze wam na przykładzie, mojego ostatniego filmu z Constructiona. Chodzi mi konkretnie o to, żeby czytać opis. Dlaczego czytać opis? Dlaczego to jest tak ważne? Moi drodzy, dlatego, że jest masa pytań, naprawdę masa pytań, straszna masa pytań, na które odpowiedzi w większości są w opisie. Ale niektórzy nie umieją czytać, mimo to, że na przykład na live'ie, proszę bardzo, to jest jeden z filmów z live'a, moi drodzy, leci taki wielki napis, nie wiem, ja go widzę z daleka, on się rzuca w oczy, może niektórzy go nie widzą, ale piszę wyraźnie, zanim zadasz pytanie, przeczytaj opis. Ale po co? Po co go czytać? Niektórzy, nie wiem, albo nie widzą tego napisu, albo nie chcą go widzieć, albo mają to po prostu głęboko w dupie. I oczywiście co? Teraz kolejne pytanie, gdzie ten opis się znajduje? Jeżeli zjedziecie troszeczkę niżej, jest, moi drodzy, coś takiego, jest informacja, tytuł, tratatata, dodaj do, udostępnij więcej, ale to jest akurat, powiedzmy, w tej chwili mało istotne. I mamy kolejne informacje, czyli tutaj nadawane na żywo 19 stycznia 2017 i pisze rozwiń i przeczytaj opis. Teraz pytanie, gdzie to zrobić? Jest coś takiego jak tu. Pokaż więcej, moi drodzy, pokaż więcej. Klikamy w tu i zobaczcie, wyświetla się cała litania. No fakt, zaraz ktoś powie, ole to tego, kto to będzie czytał, bo to za dużo, bo to strata tata, bo to siata tata. Faktycznie, no jest tego dużo. Ale to zajmuje kilka sekund naprawdę do przeczytania, żeby to zobaczyć. Oczywiście no nie wszyscy muszą czytać wszystko po kolei, bo może niektórych, nie wiem, może niektórych nie interesuje na przykład specyfikacja mojego komputera, tak? Może kogoś to nie interesuje, no to se pomija ten dział na przykład. Ale jeśli chodzi na temat live'ów, no to, moi drodzy, jest coś takiego jak na przykład zasady i regulamin czatu. Proszę bardzo. I tutaj wszystkie punkty są, wow, są opisane. Tak? Co należy tutaj zrobić? Zasady i regulamin czatu, tratatata. I jest coś takiego jak najczęściej zadawane pytania. Pytanie, ile masz lat? Odpowiedź, cyfra w moim niku, jest to mój rok urodzenia. No proste jak budowa cepa, tak? Ale 100 tysięcy osób pyta, ile masz lat? Tyle, ile na 100 dole lat, każda łata po 3 lata. Trudno to policzyć sobie? Lecą kolejne pytania. Tratatata, najczęściej. Kolejne, czy mogę z tobą zagrać? Oczywiście, że możesz ze mną zagrać. Jeżeli gram na live'ach, na przykład w Multika, oczywiście możesz ze mną zagrać. Jeżeli w tytule jest na przykład, nie wiem, jest wpisany multiplayer, akurat tutaj nie ma, jest wpisane MP bądź multiplayer, zawsze można ze mną zagrać, ale żeby ze mną zagrać, trzeba spełnić pełne warunki, czyli pisze, aby zagrać ze mną, musisz posiadać TS3, czyli TeamSpeak 3 i w miarę dobry mikrofon. Napisać na czacie na streamie. Wejdź do poczekalni na moim kanale na TS3. Tak, i lecimy dalej. Nazwa osoby musi być wszędzie taka sama, czyli jeśli na czacie masz na przykład XYZ, to na TS-ie, jak i w grze, też musi być XYZ. W innym przypadku nie będzie zaakceptowane zaproszenie do gry. Tak? Tak. I dalej na przykład jedziemy dalej, komunikujemy się przez TeamSpeak 3, tratatata, zjedź na dół, jest oczywiście adres serwera TS3 i tak dalej. Nie chodzi o to w tym momencie, żebym ja reklamował tego TeamSpeaka czy innego, tylko tu jest informacja, na którym obecnie ja przebywam, tak? Czyli jest adres TeamSpeaka, proszę bardzo, jest. Zjedź na dół i poszukaj pokoju Jerek82, poczekalnia, tak? No i wszystko, wchodzimy tam, mamy wszystko tak samo, proste jak budowa cepa, przynajmniej jak dla mnie. Są, według mnie, są to czytelne informacje,
gdzie możemy znaleźć, powiedzmy, dane rzeczy, które nas interesują, tak? Ale wszyscy oczywiście muszą zadawać jakieś durne pytania. Ale dobra, na temat pytań to sobie wrócimy później. Czyli tak jak mówiłem wcześniej, moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, a chciałby, to oczywiście tutaj znajduje się przycisk czerwony subskrybuj. Klikamy sobie w ten subskrybuj i już zostaliście moimi nowymi subskrybentami. Jeżeli ktoś już subskrybuje mój kanał i chciałby dostawać powiadomienia z mojego kanału, no niestety, ale... Znaczy niestety, no dobrze by było, żeby kliknął w ten durny dzwoneczek, zaznaczył ptaszkiem, chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału, tratatata. I okej, okay, i powinno być. Ale oczywiście, tak jak mówię, nie ma stuprocentowej pewności, że dostaniecie powiadomienia o tym, że są jakieś tam moje nowe produkcje. Dlatego utworzyłem, jakiś czas temu utworzyłem grupę Steam i serdecznie do niej zapraszam. Teraz, moi drodzy, gdzie ta grupa Steam się znajduje? Wracając na przykład tutaj, chociażby, nie wiem, przejdźmy tutaj. Link do grupy jest, moi drodzy, oczywiście w opisie. Tak? Czyli po raz kolejny wchodzimy do danego, powiedzmy, danej produkcji, danego filmu, który tam oglądamy. Jeżeli ktoś o tym nie wie, klikamy pokaż więcej, czytamy ten durny opis, no może durny, może nie tyle, że durny, ale dla niektórych ważny, dla niektórych mniej ważny. Dla mnie na przykład akurat jeśli chodzi o filmy innych, powiedzmy, youtuberów, innych twórców, jest bardzo ważne, bo ja mogę się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy, kliknąć sobie w jakieś tam odnośniki, na przykład o kimś, kogo pierwszy raz słyszałem, chciałbym podejrzeć, nie wiem, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy na jakimś innym portalu na przykład, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś, no to sobie kliknę, mam bezpośredni odnośnik do danej rzeczy, gdzie takie informacje zazwyczaj są umieszczane w opisach, ale trzeba to wziąć, rozwinąć i przeczytać. I oczywiście tutaj mamy link, moi drodzy, do grupy Steam. Po kliknięciu tu z automatu nas, moi drodzy, przenosi do mojej grupy, która jest założona na Steam. Oczywiście jeżeli ktoś ma, posiada platformę Steam, to może sobie dołączyć do niej, chociaż w dzisiejszych czasach jest to, że tak powiem, chyba już normą, że wszyscy posiadają, tak? Jest kilka informacji. Dlaczego dołączenie do grupy Steam jest ważne? Przynajmniej w moim przypadku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli... masło maślane. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że nie posiadam jeszcze swojej żadnej strony, nie mam żadnych jakichś tam kalendarzyka publikacji, nie ma jakichś tam większych informacji i tak dalej. Nie wiem, może w przyszłości kiedyś założę taką stronę, a może i nie, zobaczymy, ale na dzień dzisiejszy uważam, że grupa Steam jest bardzo fajna. Dlaczego? Bo mamy różne ogłoszenia, no akurat jeszcze to jest świeża, dość świeża grupa, ale no co, no ale może będzie się rozwijała z czasem na pewno. Mamy ogłoszenie, w ogłoszeniach na akurat nie ma zbyt wielu postów, jest tylko na razie jeden post z kanałem Elektryka. Tak, tu mamy kanał Elektryka i jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to Elektryk często ze mną nagrywa, ja nagrywam często z nim, więc tu jest akurat, powiedzmy, na razie tylko jedno ogłoszenie. Dyskusji też za wielu nie ma, bo oczywiście co tam tutaj Wiolcia nam napisała, nie spać zwiedzać, ale oczywiście można sobie jakieś tam podyskutować i tak dalej, ale to co mnie najbardziej chyba interesuje i was raczej też, moi drodzy, to są na przykład powiązane gry, tak? Tutaj mam większości, może nie wszystkie, ale większości gier mam przypisanych do tej grupy, które obecnie posiadam i które gdzieś tam prędzej czy później będą bądź były już na moim kanale. Oczywiście nie są to wszystkie, bo są to gry głównie przypisane ze Steama, które mam i które chciałbym sobie pograć i tak dalej. I kolejna ważna sprawa, przynajmniej jak dla mnie, jest coś takiego jak nadchodzące wydarzenie. Każdy, kto się zapisze do tej grupy, będzie dostawał powiadomienia, że rozpoczęło się dane wydarzenie. Na przykład, jeżeli wejdziemy w zakładkę wydarzenia, moi drodzy, jest coś takiego tutaj w tej, na tej stronie kalendarz. Jak możecie zauważyć, na tym kalendarzu już coś tam co nieco jest pozaznaczane. Tak,
No i nawet dość sporo bym powiedział, bo zobaczcie, styczeń był bardzo intensywny i dalej jeszcze jest, bo dzisiaj mamy, no dzisiaj akurat, no nie wiem kiedy ten film się ukaże, ale załóżmy na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 23 stycznia, moi drodzy, mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, zaplanowane wydarzenia. I teraz każda jedna data coś oznacza. Czyli klikając na przykład na 23, tutaj mamy, tak, poniedziałek, 23 stycznia akurat, i będzie film Niezwyciężony Lama. Na przykład we wtorek, 24, będzie Rise of Tomb Raider, Zadyma. W środę na przykład 25 stycznia będzie Gingisowa Farma. W piątek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, następne mamy wydarzenia. Dużo tego jest. Możemy oczywiście sobie kliknąć na przykład, jeżeli nas nie interesuje styczeń, a interesuje nas na przykład późniejsza data, możemy sobie równie dobrze przewinąć na przykład na luty. Jak możecie zauważyć, na luty też już jest trochę wydarzeń zaplanowanych. Oczywiście we wtorki mam zaplanowane wszystkie Rise of Tomb Raider, czyli tutaj we wtorki będziemy mieli sobie wydarzenie Rise of Tomb Raider. W piątki, moi drodzy, mam Farming Simulator 17 na przykład, tak? W poniedziałki na przykład mam GTA 5 online. Co jeszcze mamy? Jeszcze tutaj nie wszystko jest uzupełnione. Oczywiście na bieżąco staram się to uzupełniać, żeby było wszystko jak należy. Oczywiście w marcu też już mamy zaplanowane na marzec, do 28 marca mam zaplanowane, moi drodzy, Rise of Tomb Raider, odcinek 11, Rdza w Egacie. Dlaczego mam już tu wpisane? Dlatego, że już film jest wrzucony na ity, ale nie został jeszcze opublikowany i zostanie opublikowany dopiero dnia 28 marca o godzinie 1 p.m. Dlaczego 1 p.m.? No, znaczy u was będzie o godzinie 14, u mnie o 1 p.m., czyli o godzinie 13. Dlaczego? Dlatego, że mieszkam w UK, ale o tym to też później. I to by było chyba tyle z takich technicznych, że tak powiem, informacji. Więc po raz kolejny przypominam, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, chciałbyś zasubskrybować mój kanał, proszę bardzo, przycisk znajduje się tu. Jeżeli już subskrybujesz, a nie dostajesz powiadomień, a na przykład o moich filmach i tak dalej, kliknij w dzwoneczek. Chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Dziękuję, zapisz. No i trzecia taka ważna informacja. Dołącz do mojej grupy na Steam. No dobra, to się dowiedzieliście pewnych rzeczy. Tak na szybko, moi drodzy, wyjdę tylko z ciężaróweczki, żeby wam pokazać, jak wygląda moja ciężaróweczka. Jest to Dafik z jakimiś tam dodatkowymi elementami. W środku wygląda też sobie tak, że tak powiem, jest jakieś tam słoneczko, jest sąsiadów, ten ludzik, co tu więcej, jakieś pieniążki, telefon, fajki, kalkulator, dalej mamy jakiś kalendarz, kawa, latarka, pieczątki, pierdoły, flaga, jakieś tam długopisy, aparat, robal, na szybach mamy oczywiście jakieś tam winiety, pierdoły, tutaj też jakieś telepasy i te inne. Obok siedzi jakaś laseczka z dużym cycem, która siedzi i się bawi w telefonie. Z tyłu coś tam jeszcze jest. I na środku mamy gaśnicę i jakiś tam płyn do czyszczenia. To by było na tyle. Tak wygląda. A, jeszcze mam CB radio. O, jakby ktoś nie wiedział. Mam CB radio i świąteczne firanki. Tak wygląda moja ciężaróweczka. Jakby ktoś się pytał, żebym pokazał ciągle, no to tak, oto ona wygląda i tyle. Moi drodzy, gram oczywiście na kierownicy. To, co widzicie tutaj na głowie, jest to trackir. Czapka z trackirem, czyli z kamerą ruchu, z kamerą, która... Nie, jak to by było ładnie powiedzieć? Kontroler ruchu głową. O, tak to ładnie. Czyli jeżeli kręcę sobie głową w tą, to nie muszę myszką kręcić, tylko sobie mogę kręcić głową do góry, do dołu, mogę się przybliżyć, mogę się oddalić, mogę sobie, powiedzmy, gdzieś tam sobie popatrzeć, tak? Oczywiście wiem, że jest przycisk zbliżenia, który mogę sobie oddalać, przybliżać, ale równie dobrze mogę sobie tam, powiedzmy, głową pokiwać w prawo i w lewo. Gram na kierownicy G27. Jakby ktoś nie wiedział, pełna specyfikacja mojego komputera, moich kontrolerów jest w opisie.
Gram jeszcze na skrzyneczce, którą zbudował mi Paweł. Kto nie widział filmu, jak ta skrzyneczka wygląda, oczywiście link też będzie w opisie. To raz, drugie, może gdzieś tutaj, tu. Nie wiem, nie wiem, gdzie wam to pokażę. Gdzieś na górze się pokaże w proponowanych kartach, więc sobie tam też będziecie mogli kliknąć w odnośnik. Dobra, moi drodzy, teraz tak, jedziemy, żeby nie przedłużać zbytnio, to jedziemy sobie gdzie? Gram. Ojej, i znowu nos mnie swędzi. Kurde, zawsze, że jak zaczynam nagrywać, to mnie zaczyna nos swędzić. Moi drodzy, gram na mapie RusMap i na promocie, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, no to jest to, są to modyfikacje oczywiście. Co więcej, muszę sobie tu wyrównać, powiedzmy, trackera. Te wszystkie dodatki, które tutaj widzicie, też są z modyfikacji. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, można je znaleźć wszędzie. I teraz powstaje pierwsze pytanie, ale które to są, skąd, gdzie ściągnąć, po co, na co i dlaczego? Moi drodzy, nie pójdę na łatwiznę dla was. Mimo to, że was lubię, ale niestety nie pójdę wam na łatwiznę. Dlaczego? Dlatego, skoro ja mogłem poświęcić trochę czasu i sobie poszukać odpowiednie modyfikacje i zainstalować i tak dalej. Jak to mówią... Wow, czekajcie, bo coś mi się popsuło. Skoro ja mogłem sobie poszukać pewne modyfikacje, wujek Google nie gryzie naprawdę. Możecie sobie wpisać promoc, możecie sobie wpisać RusMap, wyświetli wam się kupę stron, z których możecie sobie pobrać dane modyfikacje, jak je zainstalować, w jakiej kolejności i tak dalej. Jest naprawdę ładnie wszystko opisane. Poza tym, jeżeli ktoś ma grę... Ej, no przejechałem na żółtym. Jeżeli ktoś ma ktoś ma grę na Steama jeszcze, to oczywiście jest ułatwienie kolejne w postaci warsztatu Steam. Tam też możecie sobie zasubskrybować daną modyfikację i później sobie ją dodać w grze. Dlatego tak jak wam mówię, nie będę wam tu dawał całej gotowej paczki jakichś tam moich modyfikacji. Skoro ja mogłem sobie znaleźć, poświęcić swój czas, wy również możecie sobie poświęcić swój czas i znaleźć odpowiednie modyfikacje, które wam będą pasowały. Co ten robi w krzokach? A ja tu muszę skręcić. Ja cieszę. Jakoś tu muszę jechać, tak? Tak. No, to by było tak, 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 na początek. Oczywiście druga sprawa, tak jak mówię, Eurotrack, czy American Track, czy Farming, są to bardzo nudne gry. Bardzo nudne. To zależy jak dla kogo, tak? Zaraz mi powiecie, ej, ale czemu nudne, skoro ty sam w nie grasz? Oczywiście, jeśli chodzi o system grania, to jak najbardziej jest to bardzo fajna, ciekawa gra. Fajnie mi się w nią gra, lubię w nią grać, czy to w ETS-a, czy w ATS-a, czy Farminga, ale jeśli chodzi o samo oglądanie, są to gry bardzo nudne. I tyle, no. I mimo to, że ja, może inaczej, może ja nie oglądam innych twórców, bo nie oglądam, ja ich słucham. Na takiej zasadzie, ja ich po prostu słucham, sobie włączam jakiś tam film odpowiedni danego twórcy, sobie włączam film i sobie oglądam. Znaczy nie oglądam, źle. Co ja miałem? Miałem wziąć krótką trasę. Nie, ja nie chcę tego. Przecież ja tu miałem mieć krótką jakąś trasę. Ale oszukali mnie. No dobra, trudno. Oszukali mnie bandyty, złodzieje. Ta ma 500, ta ma 400. Miałem jechać tu. Tu miałem jechać. W ogóle znajduje się gdzieś, zaraz wam pokażę mapę, puste beczki albo użyte opakowania. 9 ton, 20 ton. Dobra, weźmy sobie 20 ton.
Niech będzie, tak? Ja mu gaz, a on z gaz. No tak, z siódemki się nie rusza, nie? I tak jak mówię, do oglądania są to bardzo nudne gry, jeżeli ktoś, no tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś ma tutaj siedzieć i za chwilę zawracać dupę mi i wszystkim innym, którzy chcą to obejrzeć, bo nudno tu, bo tamto, to mówię, już możecie sobie wyjść, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, możecie sobie wyjść i darować zbędne komentarze, bo mi nie zależy na jakiejś większej liczbie osób, które będą stały i tylko narzekały. Dobra, tu mamy, nie wiem pod którym przyciskiem, miałem chyba pod tym doczepianie, pod tym. No i dobra, i ruszamy stąd. Więc tak jak mówię, nie zależy mi na grupie osób, która będzie tu generowała mi tylko jakieś tam powiedzmy wyświetlenia, ale przy okazji będzie stała i mi marudziła. Jeżeli nie chcecie oglądać, nie zmuszam nikogo. Nie każę wam tu subskrybować, nie każę wam tu siedzieć na siłę oglądać. Poszukajcie sobie ciekawszych materiałów do obejrzenia. A jeżeli chcecie posłuchać to, co mam ja wam do powiedzenia na przykład, no to oczywiście możecie. Tak jak ja to robię, czyli tak jak mówię, jeżeli oglądam, no powiedzmy w przenośni oglądam jakiegoś twórcę, to jest na zasadzie takiej, że po prostu mam dwa monitory i na jednym... Tu jest dziura, trzeba uważać. I na jednym monitorze coś tam sobie robię. Składam filmy czy coś tam innego. A na drugim monitorze po prostu gdzieś tam w tle leci sobie jakiś film danego twórcy. I słucham, co on ma mi do powiedzenia. No i tak jak mówię, jest to mój pierwszy odcineczek testowy. Jeżeli wam się spodoba, może... nagram kolejny. Oczywiście ta seria na pewno, przynajmniej na tą chwilę, nie będzie jakaś tam regularna. To od razu zakładam wam, że nie będzie. No chyba, że naprawdę bardzo wam się spodoba, to się przerzucę na to. I jeżeli będziecie mieli, nie wiem, dużo pytań, dużo jakichś tam ciekawych rzeczy mi do powiedzenia, bądź jakichś ciekawych propozycji, bo o co tutaj chodzi w tym? W tej serii mam dość odpowiadania 100 tysięcy razy na jakieś durne odpowiedzi typu ile masz lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, gdzie to już było mówione 100 milionów razy na wszędzie. Sprawa głównie tyczy się live'ów, bo ci, którzy jeszcze nie wiedzą, ale co jakiś czas na moim kanale, kurde, zdążę czy nie zdążę? Dążę. A ja, ten podjedzie tak blisko, że się nie wyrobię. A może jednak. Co jakiś czas na moim kanale są transmisje... Oj! Są transmisje na żywo. Czy to z Farminga, czy z ETS-a, czy z ATS-a, czy z jakiejś innej gry. Ale tak kilka takich gier, w których gram, która jest możliwość pogrania w multiplayera, jest nadawanie na żywo. No i tam, mimo to, że w opisie są odpowiedzi na dane pytania, może nie na wszystkie, ale na większości pytań, znaczy na większości, może nie, na część pytań bardzo popularnych są odpowiedzi i postanowiłem właśnie tutaj zrobić taką serię pytania i odpowiedzi, czyli jakby ktoś tam nie wiedział, to w większości osób, które grają właśnie w ETS-a, mają coś takiego jak Q&A, czyli Questions and Answers, tak, w dosłownym znaczeniu pytania i odpowiedzieć, tak, nie powinienem się tu zatrzymać, tak, wiem, wszystko wiem.
Tak, wiem, wiem. No i właśnie postanowiłem sobie tutaj poodpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe również propozycje, tematy, o których byście chcieli, nie wiem, powiedzmy moją opinię wysłuchać, czy coś w tym stylu, to również jest od tego sekcja komentarzy. Możecie sobie tam wypisywać, co byście chcieli usłyszeć i tak dalej. No dobra, więc już powiedzmy sprawy techniczne mamy za sobą, więc może przejdźmy do tych pytań. A więc pierwsze pytanie, moi drodzy, standardowe. Ile masz lat? A więc wam powtórzę, nie powiem wam konkretnie, ile mam lat. Nie każdy sobie obliczy. Ile mam lat. Mój nick 82, czyli jest to, znaczy nick 82, cyfra w nicku 82 jest to moja data, może nie data, mój rocznik urodzenia. Czyli urodziłem się w 1982 roku i moi drodzy, jeżeli ktoś ogląda to sobie dzisiaj, to sobie może łatwo obliczyć. Dlaczego nie mówię konkretnie daty? Dlatego, że... Znaczy konkretnie daty, dlatego nie mówię ile mam lat, bo nie za, w zależności od tego, kto kiedy będzie oglądał ten film, no to se wtedy będzie mógł wyliczyć, że na przykład taki Jerek się urodził w takim i w takim, czyli oglądam go dzisiaj, to ma lat tyle, oglądam go rok temu, to ma lat tyle, oglądam go za 10 lat, to ma lat tyle, tak? Proste, proste, bardzo proste. I tak właśnie będzie na takiej zasadzie, że nie powiem wam ile lat, ale każdy sobie sam może policzyć. Druga sprawa. Druga sprawa jest taka, że obecnie od jakiegoś czasu nie przebywam w Polsce, a mianowicie mieszkam za granicą. W UK, czyli w Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć w Wielkiej Brytanii. Dokładnie w północnej Irlandii, ale północna Irlandia należy do Wielkiej Brytanii. Dokładnie gdzie, wam nie powiem, bo was to nie powinno interesować. Jest to moja sprawa prywatna. Kto śledzi mój kanał, to na pewno wie, gdzie już mieszkam, w jakim mieście. Ale to tak jak mówię, to jest mało istotne, gdzie ja mieszkam, w którym miejscu. Bo to jest, powiedzmy, moja taka sprawa prywatna i oczywiście nie na wszystkie wam pytania odpowiem. To od razu wam mówię, że część pytań dotyczących moich prywatnych spraw nie zdradzę wam, więc tutaj nie piszcie mi jakieś tam, nie wiem, bardzo prywatne rzeczy. Oczywiście te, które mogę wam, o których mogę wam powiedzieć, powiedzmy mniej bądź więcej, nawet i z tych prywatnych, no to jakoś tam ogólnikowo mogę wam odpowiedzieć, ale jakoś tam specjalnie w szczegóły nie będę się wnikał, żebyście to, powiedzmy, no jest, no tak jak mówię, jest to moja sprawa prywatna i o niektórych rzeczach nie będę wam mówił, tak samo jak wy nie wypisujecie nigdzie, jeżeli oglądacie na czyjś film, to nie piszecie, ej, dobra, jestem Kazik Wichura, mam tyle lat, mieszkam tu i tu i podajecie adres, to mój numer telefonu, zadzwońcie sobie, coś tam, stratatata. Nie no, wy tego nie robicie, ja też wam tego nie będę robił. Czyli pewne rzeczy zostają moją prywatnością i wow. I tak to będzie wyglądać. Jeszcze jakieś światło bym zobaczył, ale nie widzę. Tak. Nie, nie tu. Stop. Brr. Muszę tam jechać. Tu. Ej, tu czerwone, no co oni odpieprzają, no kurde. No. Tak jak mówię, gram na mapie Promoc. Zrósł mapą, w tym momencie jesteśmy w... Na gdzieś tam, nie wiem gdzie, zresztą mogę wam pokazać mapę. Dokładnie jesteśmy w koło Wolgogradu. Tak, cała mapa się przedstawia, że tak powiem. No jest dość obszerna, nie powiem. O, jakby ktoś nie wiedział, tu jest Wielka Brytania, proszę bardzo, to jest Wielka Brytania, odnośnie tego, gdzie, o czym mówiłem, gdzie ja mieszkam. Ja mieszkam w Irlandii Północnej, tu mamy całą Wyspę Irlandzką, czyli Irlandia Południowa, to jest ten kawałeczek. O,
Ten tu, aż tu zachodzi taki dziwny. A te coś małego to jest Irlandia Południowa, która należy jeszcze do terytorium Wielkiej Brytanii. Dobra, wszystko jasno, nie to. Kolejne pytanie, tak jak mówiłem, odnośnie live'ów. Co jakiś czas na moim kanale pojawiają się live'y i oczywiście znowu jest kolejne pytanie. Kiedy następny live? Nie wiem, kiedy następny live. Live'y są, że tak powiem, ograniczone wieloma czynnikami. Dlatego też nie powiem wam konkretnie, kiedy jest kolejny live. Zazwyczaj moje live'y są nieregularne, wtedy kiedy mam czas, kiedy mogę zrobić, kiedy mam dość, powiedzmy, dobry internet w danym momencie, to wtedy jest live. A jeżeli nie mam możliwości, to tego live'a nie ma. Więc nie piszcie mi... Ojaj! Prrr! Tu jakiś chłop stoi przede mną. Ale bym go szczyścił. Co na milimetry, nie? Pojechał się czy nie? Kurde, i nie widzę nic. Stoi. Jaki wsiur, no. Teraz tak, cofnąć za bardzo też nie mogę. Ja go chyba potrąciłem. Ja mu w gaz, on z gaz, jo. Nie wyjedziemy stąd dzisiaj. O, pojechał, dopiero mynda pojechała. Tak jak mówię, kiedy kolejny live? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ostatnimi czasy mam problemy z internetem. Jakie problemy? Problemy takie, że po prostu po pewnym czasie mój dostawca obcina mi przepływ danych. Czyli w momencie, kiedy się na przykład rozpoczyna live, za jakiś czas powstają straszne lagi, dlatego że moja przepływowość internetu spada bardzo drastycznie. Kto był wcześniej na moich live'ach, oczywiście to wie, że czasami live'y były fajnie długo, nawet i do 6 do 8 rano. Najdłuższy trwał 9 godzin 14 minut i to oczywiście też tak znienacka, niespodziewanie, więc były dość długie live'y, a nieraz musiały się kończyć bardzo szybko, po godzinie, po dwóch, bo mój internet po prostu mi na to nie pozwalał. A kto by chciał oglądać pokaz slajdów, prawda? I tyle. Kolejne pytanie, do kiedy live, do której live gdzie, i tak dalej, więc to też jest kolejne takie dziwne pytanie. Dlaczego dziwne? No, dla was może nie jest dziwne, dla mnie to jest bardzo dziwne, no bo moi drodzy, ja prowadziłem te live'y, że tak powiem, na spontanie. Czyli odpalałem i sobie grałem. Miałem czas, to sobie grałem. Nie miałem czasu, kończyłem i tak dalej. Również w opisie było takie pytanie, znaczy pytanie i odpowiedź, że do kiedy będę zmęczony. Odpowiedź brzmiała, kiedy będę zmęczony, bądź mi się znudzi. I to jest prawda. Dlaczego? Czemu ja na 11 już jadę? Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że planowałem... Były takie momenty, że planowałem live'a zrobić, powiedzmy, do godziny 10, 11, 12. No i zazwyczaj się to kończyło o 6 rano. No bo coś tam jeszcze. Były na przykład live'y z farminga, jak robiłem zadanie i zawsze było, a to jeszcze jedno zadanie, a to jeszcze jedno zadanie, a to jeszcze jedno zadanie. I tak jak miałem kończyć o godzinie 24 w nocy, to się kończyło o 6 rano. No niestety o 7 już muszę wstawać i iść swoje rzeczy robić prywatne, tak, w życiu osobistym. No i trochę to było, że tak powiem, początkowo męczące. Oczywiście da się do wszystkiego, że tak powiem, przyzwyczaić, ale niestety na dłuższą metę to jest bardzo ciężkie.
tak codziennie, powiedzmy, spać po godzinie, po dwie bądź po trzy. Więc tak jak mówię, moje live'y będą trwały tyle, ile będą, a konkretnie to nawet ja sam nie znam godziny, kiedy go... panie, się coś zepsuło. Sam nie znam konkretnej godziny, o której się zakończy. Kolejna sprawa była taka, dlaczego moje live'y są tak późno? No moi drodzy, no są tak późno, bo ja mam życie prywatne, mam rodzinę, tak? Mam inne rzeczy, które muszę zrobić. Ja nie jestem w stanie cały czas siedzieć tutaj i włączać wam, powiedzmy, tego live'a, nie wiem, o godzinie 14, 15, 16. Po prostu wtedy, kiedy mam czas, wtedy jest live. A że tego czasu mam, że tak powiem, w dzień niewiele, no to przykro mi bardzo. Muszę robić go wieczorami. Tylko teraz tak. Tak jak przypominam, wy mieszkacie w Polsce, znaczy wy, no powiedzmy, osoby, które mieszkają w Europie, no można tak powiedzieć, nawet w Europie, tak? Którzy mają czas ten, powiedzmy, polski, że tak powiem. No to załóżmy godzina, u was godzina 20, to u mnie jest godzina 19 dopiero, więc musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ja mam cofnięcie godziny o 1. O 1 godzinę jestem w plecy, czyli u was jest później, u mnie jest wcześniej. I tak jak, no nie wiem, jakby to wam dobrze zobrazować. No to za kolejki, nie ma kolejek. Jadę. I tak, żeby wam to zobrazować, jeżeli na przykład, nie wiem, wy kończycie szkołę, pracę o godzinie tej 16-17, tak, no to u mnie jest godzina na przykład dopiero 15-16. Więc ja dopiero kończę, może nawet nie kończę, ale może gdzieś tam zbliżam się ku końcowi, powiedzmy, swojej pracy bądź swoich innych rzeczy. Dlatego musicie wziąć poprawkę na to, że u mnie jest godzina do tyłu i dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. Zawsze będzie później niż u was. Ale w większości filmów, na przykład na moim kanale, staram się ustawiać na godzinę 14, żeby każdy, kto tam, powiedzmy, skończy, znaczy 14 waszego czasu, polskiego czasu, może o tak będę się wyrażał, czasu polskiego, a u mnie o godzinie 13, bo zazwyczaj, tak jak, nie wiem, już co po niektórzy, którzy śledzą od dawna mój kanał, to mogą zauważyć, że na przykład pojawiają się filmy dużo wcześniej, znaczy dużo wcześniej, może nie tyle, że jest utworzona jakaś, powiedzmy, no kurde je, dziadu! Że tak jakby... O, kapustę sprzedają, czy arbuzy? Arbuzy, nie chcę arbuzów. Tak jak możecie zauważyć, że na przykład filmy na playlistach jest, powiedzmy, kilka bądź kilkanaście filmów już na danej playliście, a tak naprawdę opublikowanych jest tylko, nie wiem, dwa bądź trzy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja, moi drodzy, nie mam za bardzo czasu na to, żeby siedzieć i codziennie sobie nagrywać. Więc jak już siadam, jak już znajdę ten czas, no to nie będę siedział i nie będę nagrywał pół godziny, jakoś tam kombinował specjalnie, dobra, pół godziny dzisiaj, pół godziny jutro, pół godziny pojutrze, bo tak jak mówię, ja mam też życie prywatne, mam różne inne rzeczy do robienia, nie mam czasu siedzieć i nagrywać, dlatego jeżeli znajdę już czas, to siadam i na przykład daną serię, chociażby z, tak jak obecnie zaczęta jest nowa seria Rise of Tomb Raider, nagrywam w kilkanaście bądź kilka odcinków naraz. Siadam na 2, 3, 4 godziny i po prostu siadam i nagrywam, a dopiero później sobie to montuję i wrzucam. I tak jak możecie już zauważyć, z Rise of Tomb Raider jest 11 odcinków na playliście. No też, też kiedy to zależy, się opublikuje, ale można zobaczyć tylko kilka filmów, ze względu na to, że reszta czeka na swoją tam publikację. Zaplanowano, już jest wrzucone, zaplanowane. Dlaczego tak robię? No z prostego powodu, tak jak mówiłem, z braku czasu. Nie mam go aż tyle, żeby siedzieć i codziennie sobie coś tam nagrywać, a chciałbym, żeby jednak coś na tym moim kanale, były te filmy na bieżąco, żeby była jakaś tam ciągłość, bo
Bo gdybym tego tak nie zrobił, no to by wyglądało, moi drodzy, po prostu na takiej zasadzie, że dzisiaj w tym tygodniu byłoby na przykład, nie wiem, 10 filmów, 20 filmów, a w następnym tygodniu nie byłoby żadnego. Ja wiem, że wy też nie macie czasu na przykład na siedzenie i codziennie oglądanie tych filmów. Oczywiście, ja to rozumiem. Nie wszystkich interesują dane serie. Jednych interesują symulatory, drugich nie interesują w ogóle, tylko interesują jakieś tam, powiedzmy, gry sensacyjne i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ja mam to samo też. Nie wszystkich, jakby to powiedzieć, nie wszystkich youtuberów oglądam. Nie wszystkie serie oglądam, które się ukazują. Oczywiście u jednego oglądam to, u drugiego oglądam to, u trzeciego oglądam tamto, więc oczywiście macie swój wybór, ale że tak powiem, ta seria, czyli Euro Truck Simulator Single, że tak powiem, pytania i odpowiedzi, bądź nie wiem, nawet nie wiem jak to nazwać, nie wiem, pogaduchy za fajerą, czy coś w tym stylu, może zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Się okaże. Kurde, na zakręcie? Lepiej nie. Na moście? Też raczej nie. Zakaz wyprzedzania. Kurde, tu. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie hamuj, chopie! Ja pierdzielę. William Chokin, ty Chokin. Jeżeli wam się spodoba, jeżeli będziecie mieli do mnie dużo pytań, jeżeli będziecie mieli jakieś dużo innych ciekawych propozycji, znaczy ciekawych, no powiedzmy ciekawych, tak? Jeżeli będziecie mieli propozycje, żebym o czymś opowiedział i tak dalej, wypowiedział się na jakiś konkretny temat. O! Traktor! To oczywiście będę, że tak powiem, tą serię kontynuował. Będę dalej odpowiadał na wasze pytania, będę, nie wiem, wypowiadał się na pewne rzeczy. Kirowersk. Będę dalej się wypowiadał na wasze rzeczy i będzie ta seria jakoś tam w pewnym stopniu kontynuowana. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy, moi drodzy, nie będzie to żadna seria, wow, jakaś regularna. Nie będę wam mówił, że będę publikował w ten i w ten i w ten dzień. Po prostu jeżeli się nazbiera kilka rzeczy, o których chciałbym wam, powiedzmy, powiedzieć, to oczywiście nagram sobie jakiś tam jeden film i o tym wszystkim powiem. Kolejna moja, moi drodzy, sprawa jest taka, że najczęściej zadawane pytania: ile masz subów, bo ich nie widzę. No, zasada jest prosta, skoro czegoś nie widzisz, to tego nie ma, tak? No chociaż nie do końca nie ma, bo subskrypcji pewną liczbę mam. Jaką? Nieważne. Dlaczego nieważne? Dla was jest to nieważne, nie jest to jakaś istotna informacja, dla mnie jest to istotna informacja. Chociaż też nie za bardzo do końca, aż tak bardzo istotna. Dlaczego? No z prostego powodu, bo mając milion subskrypcji, a mało wyświetleń, no to też lipa, nie? Ja wolę na przykład mieć garstkę ludzi, którzy oglądają moje produkcje, które się wypowiadają w jakiś tam pewien sposób, udzielają się, czy to w sekcji komentarzy, czy w sekcji czatu, na przykład na live i tak dalej. A to, że mam, powiedzmy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy 100, czy 200, czy milion, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia dla was. Poza tym druga sprawa, nie chcę być porównywalny statystycznie. O co mi chodzi w tym konkretnym przypadku? O to, że wiele ludzi wchodzi na dany kanał, bądź nie wiem, na jakiś film i zobaczy, o, Franek ma tylko, kurde, 5 subskrypcji, czyli jest do dupy. Ale to nieważne, że on ma na przykład film, który ma wyświetleń milion. Oczywiście, to nie jest ważne, tak? Bo on ma tylko 5 subskrypcji. Czy 100 subskrypcji, czy 200 subskrypcji, czy 1000 subskrypcji. Jest takie porównywanie. Polska jedzie. Regesta Polska jedzie, patrzcie. Ha! I to nie jest ważne, czy on zrobił coś dobrego, czy on zrobił coś niedobrego. Tylko ważne jest to, ile on ma w danym momencie subskrypcji. Dlatego ja nie chcę być porównywalny statystycznie, nie chcę być
albo ten ma tyle. Dlatego moje subskrypcje, moi drodzy, są ukryte i wy ich nie zobaczycie. Nie i koniec, tak sobie postanowiłem i tyle. I to jest moje postanowienie, że nie będę ulegał waszym namowom, pokaż. Nie, nie pokażę, to jest dla mnie ważna informacja, a nie dla was. Dlatego moje subskrypcje są tylko i wyłącznie dla mnie. Ja widzę, czy moich widzów przybywa, czy ubywa, czy ktoś tam nowy dochodzi, czy ktoś nie dochodzi. Więc to jest tylko i wyłącznie, zapamiętajcie to raz na zawsze. Nie pytajcie mnie to, ile mam subskrypcji, bo mam tyle, ile mam. I to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Kolejna sprawa, oceny filmu też są ukryte. Tak, nie zobaczycie, kto ile dał łapek w górę, kto dał ile łapek w dół, bo to też zostało ukryte przez, że tak powiem, debili, imbecylów, idiotów i w ogóle innych rzeczy. Tak właśnie, dobrze słyszeliście. Dlaczego tak powiedziałem? Pewnie już wszyscy słyszeli również o panującej ogólnie teraz dramie ZWG, który był jaki był. Nie będę go oceniał, bo ja akurat chwilowo z tym człowiekiem nie miałem nic do czynienia, więc nie będę go ani oskarżał o coś, ani go chwalił i tak dalej. Ale na podstawie filmów, którzy zrobili inni youtuberzy i nie tylko, którzy pokazali dowody na to, że ten pan miał, powiedzmy, hordę żołnierzy i którzy umawiali się na łapkowanie w dół bądź zgłaszanie, reportowanie danych kanałów, żeby je po prostu zniszczyć. No i tak samo mniej więcej sytuacja by wyglądała u mnie. Może nie aż tak do końca, ale podobnie wyglądała sytuacja, że po opublikowaniu filmu dosłownie po niecałej minucie, czasami to było po kilkunastu sekundach, czasami to było po minucie, czasami, ale maksymalnie do 3 minut po opublikowaniu filmu dostawałem od razu łapkę w dół. Dla mnie to jest na przykład dziwne, nie? I to notorycznie, nie to, że to był jeden film, dwa filmy czy trzy filmy, tylko każda jedna moja produkcja w bardzo krótkim czasie od momentu opublikowania zostawała od razu łapkę w dół, jedną. To nie powiem, bo to była, nie było jakaś tam dużej ilości i tak dalej. To była jedna bądź dwie łapki, ale to było notoryczne. Notoryczne, moi drodzy. Każdy jeden film z automatu dostawał jedną bądź dwie łapki po maksymalnie do trzech minut filmu. Zazwyczaj to było kilkanaście sekund. No i teraz się zastanawiam, taka osoba, która odpala dany film, nie obejrzy go ani do końca, ani nic, nawet go, nie wiem, nie przewinie dobrze, bo ile można się dowiedzieć w ciągu kilkunastu sekund? Nic. Co można zobaczyć w te kilkanaście sekund? Nic. Ale oczywiście łapa w dół. No to jak można nazwać taką osobę? Dla mnie to jest konkretna osoba, nazywa się idiotą, bo nie można ocenić czegoś, czego się nie widziało. I to nie o to chodzi, że ktoś dał mi łapkę, bo jeżeli ktoś mi da tą łapkę w dół, no to okej, może mu się coś nie spodobać, tak? Jak najbardziej. Ja jestem tego samego zdania, że jeżeli coś mi się nie podoba, jeżeli obejrzę i stwierdzę, że coś mi się nie podoba, bo to czy tamto, okej, też zostawię łapkę w dół, ale napiszę komentarz. Słuchaj, daję ci łapę w dół, bo było to złe i tamto złe, tak? To się nazywa konstruktywna krytyka, tak? To się nazywa konstruktywna krytyka, moi drodzy. Ja jestem na słowa krytyki bardzo otwarty. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko ja, większość osób na słowa krytyki są bardzo otwarte, ale na takiej porządnej krytyki. Nie, twój film jest do dupy, łapa w dół, nie? Ty jesteś do dupy, bo nawet nie umiesz się wypowiedzieć na temat, dlaczego ten film jest zły, dlaczego ci się nie podoba, tylko bo jest do dupy. Jak jest do dupy, no to wyjdź stąd i nie oglądaj, no. Prosto jak budowa cepa. Jeżeli chcesz wyrazić swoje zdanie, jak najbardziej, proszę bardzo, wyraź. Ten film jest do dupy. Okej.
Jest do dupy, jest do dupy. Ale dlaczego? Dlatego, że na przykład, nie wiem, brakuje obrazu, brakuje, nie wiem, głosu. Coś, nie wiem, nie będę wam tu podpowiadał, bo to też nie chodzi o to, żeby wam powiedzieć, tylko chodzi o to, żeby wam pokazać, na czym polega konstruktywna krytyka, żeby się wypowiedzieć w dany konkretny sposób, że film wam się podoba, bądź się nie podoba, bo jest taki, siaki, owaki i tak dalej, a nie, bo jest do dupy, bo coś tam, bo sram to, bo siam to. Takie jedne słowo, czy nawet w ogóle bez słowa, dobra, rzucam ci łapę w dół, co? Bo ty jesteś baran i tak dalej. I co? Nie, ja po prostu, moi drodzy, będę tępił takich ludzi, którzy nie umieją się zachować. Ja nie mówię, że ja się zachowuję ciągle jakoś tam super i tak dalej, ja też jestem zwykłym człowiekiem, ale jeśli chodzi na przykład o osoby na czacie, no to był dzień bana, jakby ktoś nie wiedział, u mnie na czacie był dzień bana i w pewnym momencie się posypało tyle banów jednego dnia, że masakra. Za głupie właśnie, ty durniu, ty taki, ty sraki, owaki, za takie właśnie wyzwiska, za jakieś tam inne, grupa, nie wiem, małolatów, dzieci, jak to nazwać. Dla mnie to grupa debili, nie? Nie będę tu nikogo, powiedzmy, wrzucał do jednego worka, że albo to były dzieci, albo to było, nie wiem, ktoś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będę wrzucał do jednego worka. Dlaczego? Dlatego, że niektóre dzieci lepiej się zachowują jak niektórzy dorośli. Tak, moi drodzy, tak. Dokładnie. No faktem jest to, że większość właśnie takich wybryków to są bardzo młode osoby. Nie będę mówił w jakiej tam grupie wiekowej, ale no ale niestety, no tak bywa. Dla mnie to jest po prostu jedno słowo na takie osoby trzeba powiedzieć, że to są po prostu debile, idioci, imbecyle i tyle, no. Nie można nazwać ich osobami, którzy wow, którzy umieją się zachować. Oczywiście, no tu w internecie wszyscy myślą, a jestem kurde anonimowy, napiszę ci ty baranie, ty wuju, ty taki sraki owaki i co? I jestem fajny, bo ty i jeszcze tam szturcham do kolegi, ty zobacz, ty napisałem mu, napisałem, że jest baranem, że jest takim, że ten, nie, to właśnie pokazałeś jeden z drugim, to, że to ty jesteś baranem, że nie umiesz się zachować, że nie masz w ogóle za grosz jakiejkolwiek kultury osobistej i tyle, no. To nie świadczy o mnie, tylko świadczy o tej osobie, która to w danym momencie pisze. Więc, moi drodzy, jeżeli macie, powiedzmy, tak pisać, to nie piszcie. Nie tylko u mnie. Nie tylko u mnie, gdziekolwiek, jeżeli wejdziecie do kogokolwiek, będziecie oglądać jakiś film, do kogokolwiek, jeżeli wejdziecie na jakiegoś live'a, zastanówcie się najpierw nad tym, co chcecie napisać. Naprawdę, uj kurde. Naprawdę, bo to nie świadczy o nas, twórcach, tylko świadczy o was. O was jako widzów. I później się dziwicie, że dany youtuber na przykład wyłącza wszystkie inne rzeczy, że nie wiem, nazywa was tak, a nie inaczej, no ale no, trzeba pewne rzeczy nazwać po imieniu, a nie tylko ładnie słodzić, nie? Oczywiście zdarza się grupa też taka, którzy mówią, o super, zajebiście, podobał się film, pamiętajcie, lajkujcie! Jeżeli będzie 10 tysięcy łapek, kolejny film. Nie, ja nie mówię wam tego. I nie powiem wam, że kolejny film będzie za 10 tysięcy łapek, za 5 tysięcy łapek, za, nie wiem, 200 łapek. Nieważne. Jeżeli wam się coś spodobało, oczywiście piszę w opisie piszę oczywiście oceń film, tak, zalajkuj, subskrybuj i tak dalej. Jest to, wow, jest to pewna informacja dla was, żebyście na przykład pamiętali o pewnych rzeczach, tak. Nie wszyscy oczywiście tego przestrzegają, nie wszyscy na to zwracają uwagi, ale niektórzy na przykład obejrzą film, wszystko pięknie, ładnie i w pewnym momencie zapomni, że kurde miał dać łapkę, a bo miałem ci dać łapkę, ale ci nie dałem, bo zapomniałem. No i takie rzeczy się zdarzają. I również dla mnie się, moi drodzy, zdarzają, dlatego czasami fajnie jest zerknąć w ten komentarz. Nawet czasami... Czemu tu tak słońce bije? Z tyłu słońce jest? No. Wow! Czasami na przykład jak ja sam przeglądam czyjeś komentarze u kogoś pod filmem, to tak samo jest. O, fajny film, daje ci łapę, no. I sobie myślę, kurde, no faktycznie fajny film, dlaczego ja mam mu nie dać tej łapki, prawda? Ale to tak jak mówię, to nie jest jakiś tam przymus.
dla was, żebyście to ocenili czy coś tam, tylko to jest takie w ramach przypomnienia, ale nie będę nachalnie przypominał wam, pamiętajcie, łapa, 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 łapa. No oczywiście miło by było, żeby zostawić tą łapkę, bo to jednak buduje, ale też nie będę wam mówić, zostawiajcie łapkę w górę, bo co, bo ja tak chcę. Nie, jeżeli uważacie, że film jest, powiedzmy, zły, że wam się coś tam nie podoba, o kurde, ale zapieprzam, że wam się coś tam nie podoba, oczywiście jak najbardziej, zostawcie tę łapkę w dół, ale napiszcie te kilka słów, dlaczego wam się nie podoba, bo nie podoba się, bo to, bo tamto, bo siamto, bo sramto. I ja czytając taki komentarz, nie to, że zaraz go będę omówił, przyszedł jakiś kolejny i mnie hejci, nie, to nie... Kurde, jeszcze policja mnie złapała, jebu twoja noga, no. Haliera. Nie to, żebym ja od razu tam stał i do was mówił, bo to jest, przyszedł jakiś hejter i już mi tam wypisuje stratatata. Nie, moi drodzy, konstruktywne komentarze, nawet te krytyczne, krytykujące moją twórczość, są bardzo budujące dla mnie. Dlaczego? Bo ja w następnym, na przykład, tworząc kolejny film, tworząc kolejną jakąkolwiek produkcję, jestem bardziej uczulony na pewne rzeczy, typu, bo mi się nie podobało, bo coś tam było złe, bo, nie wiem, głos był za cicho, głos był za głośno, nie wiem, gra mi się nie podobała, no, nie wiem, coś w tym stylu. Jeżeli zwrócicie mi uwagę, że robię błędy, takie, srakie i owakie, to ja przy kolejnych produkcjach zwrócę bardziej na to uwagę i postaram się te błędy wyeliminować, żeby już ich nie było. Nie zawsze się to udaje, ale w większości się to udaje, jeżeli ktoś zwróci uwagę na jakiś tam konkretny błąd, że powstaje to i to i tamto. Ja, moi drodzy, nie przeglądam. W momencie, że tak powiem, w momencie produkcji filmu, ja jego nie przeglądam. Dlaczego nie przeglądam? Znaczy, no, raz go przeglądam, ale nie to, że siedzę i co chwilę go przeglądam. Dlaczego? Dlatego, że gdybym go zaczął przeglądać cały czas, no to ja bym tego filmu nie opublikował, bo ciągle by mi coś było, a to mi się nie spodobało, 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 to wytnę, to przytnę, to coś tam. I ten film tak naprawdę by się składał może z kilku minut, dlatego ja go nie przeglądam 10 tysięcy razy i zostawiam go tak jak jest, żeby on był w miarę naturalny, żebym był sobą, a nie robił wszystko pod publikę, przycinał, obcinał, dodawał coś tam i tak dalej. Dlatego wy musicie mi zwrócić uwagę na przykład na pewne rzeczy, że coś jest złego, że coś źle robię, coś nie tak wykonuję i tak dalej. Chociaż dużo osób, znaczy dużo, no może nie aż tak dużo, ale jest kilka osób, moi drodzy, którzy, nie wiem, boją się odezwać w komentarzu, żeby mi, nie wiem, powiedzieć słowa krytyki. Nie bójcie się, ja nie gryzę. Naprawdę, naprawdę ja nie gryzę. Nie bójcie się, możecie spokojnie pisać, że wam się coś nie podoba i tak dalej. No bo zdarzyły mi się takie przypadki, że po prostu kilka osób mi napisało na maila. Po prostu tylko i wyłącznie do mojej wiadomości. Nie do wiadomości wszystkich, tylko po prostu do mojej wiadomości. Kurde, nie widzę nic. A ten z tyłu daleko. Chyba zielone się świeci, co? Właśnie. Kilka osób napisało... Wow. Kilka osób napisało mi prywatnego maila, że posłuchaj, robisz to źle, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba i tak dalej. Też były kilka maili, dostałem również z, powiedzmy, słowami pomocy, że na przykład to powinno być tak, to się wciska tak, to powinno być jeszcze inaczej i tak dalej, i tak dalej. Nie to, że jakoś tam, powiedzmy, specjalnie krytycznie, tylko właśnie na zasadzie takiej bardziej pomocy, gdzie, powiedzmy, nie wiem, w którymś odcinku zapomniałem klawiszologię, bądź nie wiedziałem, jak się coś robi, to mi właśnie takie osoby napisały maila, że to się robi tak, tak, tak i tak. Nie bójcie się, piszcie w komentarzach, czy te słowa krytykujące, czy te słowa, nie wiem, zachęcające, pomagające oczywiście. Piszcie, nie bójcie się, ja nie gryzę. A osoby, które będą hejcić wasze komentarze, wyzywać i tak dalej, będą od razu banowane. Ja się nie będę stał i nie będę się tu pieprzył z nikim i nie będę prosił... Tu chyba, nie?
Ups, po krawężnikach, ja pierdzielę. Nie będę się tu stał i nie będę się tu prosił. Słuchajcie, jestem najlepszy, zajebisty i w ogóle wbijajcie do mnie i tak dalej. Nie, moi drodzy, ja chcę mieć grupę osób, którzy oglądają moje filmy i którzy zachowują się normalnie, a nie jak banda tępych pał, którzy tylko przyjdą, narobią zadymy i się cieszą z tego, że ktoś inny został wyzwany przez nich, czy coś innego. Nie, ja po prostu takie tępe pały od razu mówię na głos i wyraźnie. Takie tępe pały będę banował, będę ukrywał, zgłaszał i tyle. Więc zanim zaczniecie kogokolwiek hejtować, wyzywać i tak dalej, zastanówcie się nad tym dwa razy. A jeżeli macie coś konkretnego do powiedzenia, konstruktywny, komentarz krytykujący daną rzecz, że coś jest nie tak. O ja pierdziele, nie wyhamowałem, muszę sobie zwiększyć siłę hamowania. Trudno. I chaliera. Więc jeżeli macie mi coś ciekawego do powiedzenia, chcecie skrytykować moją twórczość bądź wypowiedzi innych, to uprzedzam, możecie to zrobić, ale używając odpowiednich argumentów, a nie tylko takie, bo to jest do dupy, bo to jest tamto, bo to jest sramto i tak dalej. Nie, jeżeli macie jakieś argumenty na to, że coś jest źle, że ktoś coś źle powiedział, ktoś coś źle napisał, nie ma o tym zielonego pojęcia. Oczywiście, proszę bardzo, napiszcie mu. Słuchaj, źle mówisz. Źle mówisz, dlaczego? Ano bo dlatego i dlatego. I poprzyjcie swoją wypowiedź jakimiś argumentami. Kurde. Powinno być dobrze, nie? Chyba nie. No, ale... Dobrze, dobrze. Odczepiamy ręczny pach. Odczepiamy. O. Doskonale. Przejechany dystans 466 km. Czas 8 godzin 1 minuta. Zużyte paliwo srata tata. Poziom 7. Elegancko. Kontynuuj. Dostałem. Co dostałem? Dobra, może zrobimy sobie te ADR-y najpierw wszystkie. Co nie? Zrobimy sobie wszystkie ADR-y. No i tyle, dobra, gasimy auto. Gasimy auto, bo już jest, moi drodzy, późno, już trochę czasu minęło. A więc tak jak mówię, jeżeli, moi drodzy, kończymy dzisiaj ten odcinek, jeżeli wam się spodobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli chcecie... Nie wiem, więcej odpowiedzi na jakieś konkretne pytania. Sekcja komentarzy należy do was. Piszcie w komentarzach. Oczywiście zachęcam do dołączenia do grupy na Steamie, ze względu na to, żebyście dostawali powiadomienia o nowych wydarzeniach. W każdym momencie jest tam, tak jak mówiłem wcześniej, jest tam kalendarz, który kalendarz wydarzeń, w którym są zaplanowane pewne wydarzenia, czyli w moim przypadku są to wypisane filmy i moje produkcje w odpowiednich dniach, w których się tam będą ukazywać. Jeżeli macie ochotę, oczywiście oceńcie mój film ten, napiszcie jakiś komentarz, nie wiem, chcecie zostawić łapkę w górę, proszę bardzo, nie chcecie, nie zostawiajcie, chcecie zostawić łapkę w dół, proszę bardzo, zostawiajcie, ale napiszcie kilka słów w komentarzu, że łapka w dół, bo nie wiem, film technicznie nie... się nie sprawdził, nie wiem, moja gęba jest brzydka, bo jestem nieogolony, cokolwiek, tak? Uzasadnijcie, poprzyjcie jakimiś argumentami, kilka słów jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, wytłumaczenia i tak dalej, dlaczego, a nie, bo film jest do dupy. Oczywiście, jeżeli zobaczę jakąś aktywność wobec tego filmu, jeżeli wam się spodoba, ta seria będzie kontynuowana, a jeżeli nie, no to był mój pierwszy i ostatni film. No, wszystko zależy teraz w tym momencie od was, bo tak jak ja mówię, ja będę grał. Tylko czy będę to nagrywał dla was, czy będę jeździł sobie sam poza gdzieś tam, powiedzmy, kamerami, to wszystko zależy od was. Jeżeli wam się to spodoba w pewien sposób, jakiś tam będę miał, powiedzmy, nie wiem, kilka osób zainteresowanych, które by chciały oglądać dalej tą serię, oczywiście będę kontynuował, jeżeli nie, no to nie, to ja sobie pogram poza odcinkami, bez stresów, bez żadnych jakichś tam, nie wiem,
pierdół i tak dalej. No dobra, żeby tu nie przedłużać, moi drodzy, oczywiście życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam na kolejne moje jakieś tam produkcje. Nie... Ej, co to, deszcz pada? A jak? I zapraszam na kolejne moje produkcje, niekoniecznie z Eurotracka, oczywiście z innych gier. Możecie sobie wejść do playlist, zobaczyć, wybrać sobie, co Wam tam pasuje. A więc trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Być może już niebawem w jakimś innym odcineczku. Tak, no to pa, pa.